Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że udało się Państwu do nas przybyć w taką wiosenną pogodę, jak już wspomniałem. Proszę Państwa, nazywam się Wojciech Januszczyk. Jestem prezesem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, które przygotowało dla Państwa dzisiejszą konferencję, ale także tą wystawę. Proszę Państwa, razem z moją koleżanką Ulą Forczek będziemy prowadzić dzisiejszą konferencję, która zatytułowana jest Współczesna architektura krajobrazu, trendy, technologie i praktyka. Nasza konferencja dzisiejsza dotyczyć będzie przede wszystkim architektury krajobrazu w Europie Środkowej. Podtytuł naszej konferencji, ale także tytuł wystawy to Współczesna architektura krajobrazu w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Nad konferencją patronat objęła IFLA, czyli Ogólnoświatowa Organizacja Architektów Krajobrazu, a nasza wystawa i nasza konferencja jest współfinansowana z Funduszu Wyszehradzkiego. Bardzo jeszcze raz serdecznie w imieniu zarządu witam Państwa na naszej konferencji, witam zagranicznych gości i oddaję głos Uli. Proszę Państwa, to spotkanie jest szczególne. Szczególne dlatego, że jest to już szósta konferencja, ale również dlatego, że dotyczy naszej części Europy. Jest szczególne w dwójnasób, ponieważ tłem tego naszego spotkania jest wystawa. Wystawa, która prezentuje po 10 projektów z każdego z krajów partnerskich z Europy Środkowej, czyli z Czech, Węgier, Słowacji i z Polski. Przygotowaliśmy tą wystawę razem z naszymi partnerami, których serdecznie witam. Witam panią Ewę Wernerową ze Słowackiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Witam serdecznie. Witam pana Stepana Szpoule z Czech, reprezentanta Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Oraz witam dwóch gości z Węgier, pana Sándora Bardocsi i pana Roberta Kabai, reprezentantów Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu na Węgrzech. Witam również przedstawiciela Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę, pana Piotra Bajdę. Niezwykle miło mi powitać naszych prelegentów, pana profesora Alberta Fekete z Corvinus University of Budapest oraz pana Bolesława Stelmacha, reprezentanta środowiska architektonicznego z pracowni Stelmach i Partnerzy. Witam również reprezentantów naszych sponsorów, pana Wacława Stoszka z firmy MMCT, panią Agnieszkę Miłoszewską z Centrum Technologie Budowlane oraz pana Michała Pawlaczyka ze Schroeder Polska i Witosława Pastuszkę z Driftwood. Witam jeszcze dwóch naszych sponsorów, firmę BDO i Garden Filia. Proszę Państwa, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest architektura krajobrazu krajów Wspólnoty Wyszehradzkiej. Nasze kraje łączy geografia, kultura, historia i łączy nas jeszcze coś, i łączy nas to z resztą świata, czyli pragnienie, aby wokół naszych domów, szkół, supermarketów roztaczała się piękna, harmonijna przestrzeń. Wskutek zawirowań historii bywa tak, że zachwiane zostają pewne podstawowe pojęcia i wartości. Jednym z nich jest znaczenie, rola i kształt krajobrazu. Jednakże przywołując słowa Lampeduzy, że z każdej bryły ziemi bije pragnienie piękna, zadaniem architektury krajobrazu jest to piękno kształtować, przywracać i pielęgnować. Za chwilę zabiorą głos przedstawiciele krajów partnerskich i przybliżą nam sytuację architektury krajobrazu w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Przedstawią nam sytuację zawodu oraz dziedzinę architektura krajobrazu.
Następnie zabiorą głos prelegenci i podzielą się z nami doświadczeniami i własną twórczością. I tak jak powiedziałam, tło naszego spotkania stanowi wystawa. Wystawa, która jest finansowana przez Fundusz Wyszehradzki. Wystawa, dzięki której możemy się przenieść na chwileczkę do krajów partnerskich. Możemy zobaczyć parki, skwery, ulice, które znajdują się w Budapeszcie, w innych miastach na Węgrzech, na Słowacji i w Czechach. I możemy zobaczyć te miejsca, w których to pragnienie piękna zostało zaspokojone. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam przedstawicieli naszych partnerskich stowarzyszeń, panią Ewę Wernerową, do przedstawienia sytuacji w krajach na Słowacji. Dziękuję bardzo.